Kurier Mazowiecki, Jolanta Erol, dobry wieczór. Zobaczmy, co przyniosła środa w regionie. Sojuszniczki w mundurach, Amerykanki, Brytyjki, Rumunki i Chorwatki szkolą uczniów klas mundurowych w Ciechanowie. W mundurach Amerykanki, Brytyjki, Rumunki i Chorwatki razem z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej szkolili dzisiaj z medycyny pola walki uczniów klas mundurowych w Ciechanowie. Kadeci stanęli przed wyzwaniem jak na prawdziwym froncie. Musieli zatamować krwotok, opatrzyć urwaną kończynę czy wykonać sztuczne oddychanie. Sarkis jest uczniem trzeciej klasy liceum mundurowego. Swoją przyszłość wiąże z wojskiem. Takie ćwiczenia to dla niego zdobywanie umiejętności potrzebnych na polu walki. Oczywiście takie ćwiczenia nie tylko przydadzą mi się w stresujących sytuacjach na polu, ale też w życiu normalnym, tak, cywilnym, poza jednostką. Lecz jednak, gdy pracujemy w stresie, to musimy być przygotowani i mieć wszystko, że tak powiem, w najmniejszym palcu. Możemy to wykonywać na sobie samym i na kolegach, więc nauczymy się więcej niż byśmy mieli na przykład w teorii. Kadeci ćwiczyli tamowanie krwotoków i bandażowanie. Wszystko na trenażerach i przy użyciu sztucznej krwi. W programie Kobiety NATO uczniów klas mundurowych szkoliły sojuszniczki z batalionowej grupy bojowej NATO stacjonującej w Bemowie Piskim oraz żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej czerpią z doktryn sił specjalnych. W związku z tym mamy takie przekonanie, że ćwiczymy tak, jakbyśmy walczyli, więc musimy mieć jak najbardziej realne te ćwiczenia. Jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu, będziemy współpracować z batalionową grupą bojową. W związku z tym te szkolenia jak najbardziej realne powinny się odbywać właśnie w takim gronie. Jestem tutaj, żeby nauczyć uczniów liceum elementów medycyny pola walki. Te ćwiczenia są istotne, żeby zobaczyli, jak my to robimy w amerykańskiej armii, żeby mieli porównanie do polskiej. Szkolenie między armiami NATO ma prowadzić do wymiany doświadczeń i uczyć wzajemnej współpracy. Szkolenie w zakresie medycyny pola walki jest bardzo istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej, ponieważ wyciągając wnioski z wojny za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, widzimy, jak istotne jest przygotowanie żołnierzy do udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie naszej szkoły 4 lata szybko mijają. Za chwileczkę zaczną pracę w Wojsku Polskim. Jest to bardzo istotny temat. Ta medycyna pola walki, mamy z nią do czynienia tak naprawdę na co dzień, więc zależy nam na tym, żeby byli przeszkoleni właśnie w tym kierunku. Program Kobiety w NATO działa prawie od roku. Powstał z inicjatywy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, której dowództwo i jeden z batalionów stacjonuje w Ciechanowie. Pozostałe 3 bataliony w Siedlcach, Komorowie i Zegrzu Południowym.